Siemanko, siemanko, z tej strony Ocz. W końcu lecimy odcineczek z Margonem. A co tu dzisiaj się podzieje? Jak widzicie 99,9% wbitego levela. 122k pozostało i awansujemy na 393. Ale wczoraj przygotowałem sobie questy eventowe, te które można było przygotować. Jednego przypadkiem zrobiłem, bo nie szło stamtąd wyjść bez odebrania tego questa, więc już go odebrałem. No cóż, jeden straciłem, ale spoko. Był to quest, który trzeba było zrobić, żeby odblokować inny, więc dobra, 50% z niego przepadło, ale za to mam przygotowanych aż 8 questów eventowych do odbioru i 5 dziennych, czyli łącznie 13 questów będę odbierać. A co jeszcze w dzisiejszym odcinku? Ostatnio udało nam się ubić kolosa wakacyjnego, tego na 270 poziomie. Więc to też dzisiaj się znajdzie. Jesteście gotowi na to, co się tutaj wydarzy? Ha, to super. Dodatkowo również cofałem ostatnio level na tancerzu, więc już ponownie też wróciłem na łowcę czaszek. Tam widzę jakiś sebik, próbuje mi się wbić, ale już odwiedził miasto, więc tak już pozostanie. No i co dalej? Odbierzemy questy i odpowiem na pytania dotyczące ostatniego filmu, dotyczącego nowego sponsora, czyli Garmory. To co? Zakładamy błogo, łyczek wody i lecimy. 122k do levela i odbieramy. O, jeszcze nie tu. 783k, 393 level, mamy awans. I 241M, no w przybliżeniu 242 było. Dajemy w zręczność i lecimy. Ciekawe ile tutaj się wbije. Dzięki panowie, dzięki. Drugi quest, najpierw odebiorę sobie dzienne, kilka dziennych, nie wszystkie, a potem polecę po te eventowe. 2,4M już wbite, kolejny quest Komando Eder, lecimy odebrać zdradę bankiera, mój ulubiony quest. No 4 jajka, jeszcze niepełne HP. No spoko. Wchodzimy. Co tu się dzieje? Lagerina. Ubieraj tą swoją małą dupkę. I 821k. Tak jest. I następny Hank. Ile Hank przygotował dzisiaj tutaj expa? 693k. I zostało... To był który? To był czwarty. Piątego odbierzemy na końcu, bo lecimy na wyspę Yashimę. Na początek idę odebrać questa drugiego do Takashiego, który jest w domu braci Ito. 69,87. A teraz to muszę jeszcze znaleźć. To nie jest takie hop. Chyba tutaj muszę iść. Oho, zaczyna się. Instagramy, pozdrawiam Instagramy. Kurde, muszę na to odpisać, no. Ale już lecę. Już lecę dalej, wybaczcie. Ważne wiadomości o tej porze, tym bardziej, że teraz pracujemy obecnie nad całą płytą teledysków dla Popka i Omena. I telefon po prostu gorem i od rana. I jest Takashi Ito. To ja Oczka. Kazumasu mówi, że chcieli ze mną porozmawiać. I nagroda zawiera punkty doświadczenia 6M810K bomba. Pierwszy odebrany, odblokował się kolejny quest. Dobra, wezmę go już do roboty. I lecimy dalej. Yashima 1621. W międzyczasie pisaliście również o pozdrowienia, także z Korupa pozdrawiam i ostatni ziomeczek, co mnie bił na sali królewskiej, Al-RT, pozdrawiam cię również. Yashima 1621. Tak, spisałem to sobie wszystko na kartkę, żeby wiedzieć po prostu, gdzie mam iść. Chyba do góry. A odnośnie smyczy, opasek, to tak. Spośród tych komentarzy wylosuję osobę, której wyślę to pocztą. Jedna osoba już tam na pocztę chciała smycz, to spoko. Czy w sensie do domu wysłać, tam razem z obrazkiem, z podpisem, więc wysyłam. No jakby ktoś jeszcze chciał, dajcie znać i się na pewno dogadamy. To jest dostępne dla was. I dobra, wypiłem herbatę, była pyszna, mistrzu. I tak, nagroda zawiera punkty doświadczenia. Co tak mało? 2 200 000K. Ajajaj. No dobra. Następny. Następny quest. Muszę iść na piętro do 7244. Kogo ja to robiłem? Kurde, teraz już nie pamiętam. Chyba tu? Teraz się pogubiłem. Nie pamiętam, u kogo robiłem questa. O, tutaj, Kaoru, tak. Zwiałem stamtąd teleportem. Wbijaj. Wbijaj, ziomek, na piętro, na poddasze. I... jest Mamou Kyo. Dalej. Dalej, 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 dalej. Ach, te dialogi. No come on, bo chcę... Coś tam naklikałem? Chyba tu będę kończyć tę questę, dobra. Dalej. No i co mam teraz robić? Stąd wyjść po prostu? To wyjdę stąd po prostu. No i co? Chyba tam jeszcze raz muszę iść. O, ja cię kręcę. To jeszcze raz tam lecimy. 7244. Aż mi się przypomniała scena z filmu jednego. Z Jackie Chanem. Nie pamiętam tytułu. Drzwi są zamknięte. No co ja mam zrobić z tą Kaoru? Dobra, za chwilę do tego wrócę. Och, jak ja takich sytuacji nie robię. Dobra, 6744, trzecia seria. Trzecia seria. 67. O, to u tego ziomeczka. Tak, do trzeciej. Przejdźmy do konkretów. Dalej. Pierwsze pytanie. Drugie. Trzecie Marco Polo. Dawaj. Świnia. Potem mamy popularny na daleko. Co? Sumo. Dobra. Popularny na Dalekim Wschodzie. Potem mamy pogoda. Byli to mandaryni. To już jest związane z Iron Manem, jeżeli ktoś oglądał ten film. Mongoły i na samym końcu to święto zmarłych. I nagroda zawiera punkty doświadczenia 4,5M. Super. Następnie 46,57 idziemy odebrać. To było gdzieś niżej. Jak tam było go? Jeszcze 52 minuty. O, u tego ziomeczka. Zwyciężyłem. I nagroda zawiera punkty doświadczenia. 4,5 M. Super. 17 już tej waluty. 63,84. 63,84 od tego momentu. Co ja sobie tutaj pisałem na tej karteczce? 60. Co tu jest? 63. What? Kurde, muszę zerknąć. Poczekajcie. Come on. I tutaj mam pogadać z tą Akiko. Zgodnie z planem, jak sobie życzysz. I tu przeniosłem do jakiegoś lisa. Dalej, dalej, dalej. Ale patrzcie, jak się tutaj normalnie ewoluowała jak Pokémon. Dobra. Skąd te ogony? Właśnie. Nagroda zawiera punkty doświadczenia. 2,270. Dobra, już wiem, o co chodzi. Trzeba tak, przyjrzeć się zwierzątku. I potem trzeba pogadać z tym Mamoru. Nie wiem, czy z tym tu. Czekajcie. Zaraz ogarniemy te questy. Mocy prawdziwej przyjaźni. Gdzie to jest? Porozmawiaj z Mamoru przed jaskinią. No to idę przed jaskinię. Zaraz sobie sprawdzimy, czy nam to pyknie, czy nie pyknie. I tak, nagroda zawiera punkty doświadczenia. Wow, 6 810 000. Patrzcie, już 14,3% wbite. Lecę odebrać kolejnego. Dobra, znaleźliśmy bestię Baihu. Trzeba przeklikać chyba dialogi. Trzeba z nią pogadać. Za chwilę będzie projekcja. Okej. Okay. Dobra. Gdy wszystko się dowiem, wracamy do rzeczywistości. Rozmawiamy. Dalej, dalej, dalej. No dobra, come on. Przeklikałem te dialogi. Kurda, fajną grafikę ma ta bestia, powiem wam, podoba mi się. Okej. Okay. Dalej, dalej. I potem wychodzimy. Kurczę, sporo tego. Długa ta projekcja. No dobra. Potem wychodzimy z jaskini i nagroda zawiera punkty doświadczenia. No i bomba, 4,5 M wpadł, super. Dobra, walniemy sobie jeszcze jednego questa, bo on jest w sumie krótki, to mogę go na tym bogu zrobić. Nithal, questa 15 zrobię. Nithal, Uniwersytet Południowy. Teraz idziemy odnaleźć Suan Wu. Dobra, u kogo to mam zacząć? U Mirutki. Okej. Okay. Tak, świeci się znaczek zapytania. Idę do ciebie. Dobra, muszę teraz trafić w dialog. O, jest, rozpoczęto quest. Scenie przeniesienie do biblioteki Andarum, gdzie ma kryjówkę. Krata z magicznym zaklęciem. I tu ona się znajduje. Super, świetny dodatek. Więc już tam lecę. Cierpliwie czekam. A wraz z nim do środka wpada Mirutka. Dobra. My szukamy lewą, przeszukujemy lewą stronę. Dokonujemy oględzin półki. Dobra. Ok, prowadzimy dialog. Gdzie ona jest? O, jest Suan Wu. Dalej, dalej, dalej. Dobra, przeklikam to. Powstało się. Ja, widzicie, to powstało tyle kliknięć. A to specjalnie wybrałem, widzicie? A to jest pułapka na przeklikiwacze dialogów. Nie no, niezły żarcik. Niezły żarcik zrobiło Garmory. Dobra. Dalej, dalej. I tak, nagroda zawiera punkty doświadczenia. 4,5M. A szybko nam ten quest poszedł, nie? I już 18% wbite. Jeszcze tylko lecę odebrać ostatniego questa na dzisiaj. I zobaczymy, ile będzie. Potem no chyba wszystkie już zrobiłem z tych, co miałem przygotowane, tak. Sobie zaznaczę, żeby wiedzieć, które zrobiłem, a które muszę przygotować. Następne będziemy odbierać na kolejnym odcinku. Tak, 6200 i zobaczcie, 20,6% już wbite. I bomba. Przelogowujemy się. Zaraz napiszę też to Kamilowi, mojemu zastępcy. Się ucieszy, bo coraz bliżej 400. A wiecie, że na 400 mamy się spotkać, żeby wbić go razem. Teraz tak, odnośnie konkursu lipcowego. Mam spisane te niki na kartkę z pierwszych komentarzy. Niebawem zrobię losowanie. Ciężko z czasem ostatnio, przyznam szczerze, żeby to zrobić. A odnośnie Garmory i tego mini konkursu, który zrobiłem na te zawieszki, smycze, które otrzymałem, opaski, to tak, z tych odpowiedzi, które się tam pojawiły, co się pytałem, skąd się to wzięło, te potworki, wylosuję jedną osobę albo trzy i zaproponuję wam, że to otrzymacie. Mogę wam to wysłać pocztą, to nie jest dla mnie problem. Już jednej osobie tam wysyłam m.in. z smycz, z podpisem, z obrazkiem. Także jeżeli będziecie chcieli, to śmiało. A jeżeli będziecie zainteresowani takimi gadżetami ogólnie, to poproszę Garmory o to, żeby tego więcej załatwiło. I wtedy chętnie wam to porozdajemy. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli jeszcze nie gracie w Margonem, a oglądacie mnie, to znajdziecie w opisie link do rejestracji. Rejestrując się z tego linku, wy wspomagacie mnie, a pisząc do mnie w tej grze, jeżeli się zarejestrujecie, to ja was wspomogę na świecie Katacha, na świecie, na którym gram. Chętnie to zrobię, wy pomagajcie mi, ja pomagam wam. No i tak samo pamiętajcie, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, i nie wiem dlaczego jeszcze go nie subskrybujecie, to kliknijcie ten czerwony przycisk na dole, żeby był szary. Ponieważ patrząc po statystykach, serio, 60% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. A tak już dawno mielibyśmy zrobiony ten próg 2000 subów, żebym wrzucił tą swoją nutkę tutaj. Kto czeka? Ja czekam. No i tyle, mordeczki. Wracam na salę królewską. Zobaczymy, czy tam jest ktoś Z, albo wcześniej by mnie Bachor jeszcze mnie zwyzywał. Do tego zaraz wam tutaj na sam koniec tego filmu wrzucę screena, jaki Bachor jest kulturalnie, tak samo jak i cały klan Hortus Gloria, ponieważ wtórowali mu właśnie jego klanowicze. No i tyle. Dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam was mordeczki i zobaczcie sobie, jak biłem tam ostatnio kolosa.